Dobra. Bo tutaj widzę, że jest jedzonko, siemanko. Cześć, co tam cinasz? Nie, w ogóle. Ale ja trochę głodny jestem. A jakie to są? Nie. Nie, kurwa, musztardowe ziemniaki o smaku musztardy, kto to widział? Ale dobre? Bardzo dobre. Pewnie, że więcej dla ciebie. No kurwa, no, czy ja wyglądam, jakby mój brzuszek był niezadowolony? Wiecie, dlaczego Patryk mnie zaprosił na prowadzenie? Bo kurwa, przy mnie wygląda na szczupłego. Tylko dlatego. Taka jest prawda, taka jest prawda. Ale ostatnio z Patrykiem mieliśmy swoje święto, tłusty czwartek. O kurwa, super, no. Na FaceTime sobie dzwoniliśmy i jedliśmy tak do siebie, tak. Ale, bo my na przykład wychodzimy z założenia, że nie je się pączków w tłusty czwartek. No bo nie, pączki są słodkie. Nie wiem, generalnie wiecie, tuż po północy FaceTime i kartkówka. Super to było. Ale a propos pączków, to widzieliście, co się działo teraz ten tłusty czwartek. Że jak to był krach na giełdzie pączkowej, kurwa, pączki taniały z godziny na godzinę. I co, w końcówce to po ile były? Po 10 groszy? Chyba po 10. No te wegańskie z Lidla były za darmo, ale kurwa wegańskie, no to bez przesady. To jeszcze gorsze niż musztardowe chipsy. Ale wiecie, no wegańskie jagodowe, nie, ale pączki za 10 groszy. Z czego to było? Z trocin? Z watoliny? To były parówki przemysłu cukierniczego. To nic więcej. Ale to zauważyliście, co się teraz dzieje. Dostaliście te dziwne SMS od Biedronki? Ci, co dostali, to przynajmniej wiem, że mają kartę Moja Biedronka. Bo to jest jedyna karta, na którą pozwala wam wasza zdolność kredytowa. Mam to samo, nie? Kurczę, ale to jest dziwne. Ja mam taką teorię, że Biedronka tak naprawdę lubi Lidla, ale nie wie, jak zagadać. Taką mam teorię. I wiecie, i oni się tak teraz przerzucają, że nasz koszyk jest najtańszy. Nie, nasz koszyk jest najtańszy. A prawda jest taka, że koszyki są kurwa za darmo tam. Przy kasie stoją, co możesz wziąć. Nie kumam tego kompletnie. Ja mam z innych rzeczy takich, co się mogę pochwalić, to w kinie byłem ostatnio. Byłem w kinie ostatnio na takim głośnym, nominowanym do Oscara filmie Biedne istoty. Słyszeliście o tym filmie? Tam jakaś biedna istota upadła. Biedne istoty. I wam powiem, że tytuł mnie zmylił. Bo ja po tytule myślałem, że to jest o żonach Wąsika i Kamińskiego, jak byli w więzieniu. Jednak nie. Z innych też ciekawostek, jeżeli chodzi o ostatnie czasy, to ostatnio Pitbull wrzucił na Instagram takie zapowiedzi, że bardzo możliwe, że przyleci do Polski na koncerty. I najbardziej się z tego ucieszył Popek. No bo Pitbulla jeszcze chujem po pysku nie walił, nie? Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to wypłynął taki filmik, na którym Popek rzekomo się naćpał, znaczy rzekomo się naćpał, Popek kurwa wiele rzeczy rzekomo zrobił, ale naćpał się na pewno. Na którym Popek naćpał się i uderzał owczarka niemieckiego penisem po pysku. No i w ogóle było duże zamieszanie, bo to mogła być zbrodnia na tle rasowym. Ale okazało się, że to był mieszaniec, więc jak kurwa, nie było z tym problemu. Bo czy wszyscy już wrócili? Tak? No nie, bo jedna osoba jest z kiblu. No i co pan się wyrywa z tym tak? No po co takie? Co pan? No, ale dobrze. Ale w miarę wszyscy już wrócili. Bardzo mnie to cieszy. A pani cały czas chipsy je. Co pani te chipsiana? Hej, chipsiana. jak można imię, jeśli mogę wiedzieć? Żaneta, super. Żanet Kaleta, to była taka pani od chipsów chyba. Co tam robisz w życiu, Żaneta, oprócz jedzenia chipsów? Chyba, że to jest twój zawód, że jesteś chipsiarą profesjonalną. Jesteś chipsiarą i twoje ulubione chipsy to musztardowe, darmowe? Tak? Gratis twoja ulubiona cena. Kurczę, mamy więcej wspólnego niż myślałem. Żaneta, a masz Instagrama? A ty co z tego? To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Słuchaj, ze mną rozmawiasz czy z nim? Super! To zrób mi ładne zdjęcie. Oznacz mnie.
Napisz, jak na prowadzeniu to dał radę. Czekaj, bo ja się przygotuję. O, ze mną. Co ci się. Stary, ja stąd spierdalam do roboty. Bo ja przynajmniej mam. Pamiętaj, Instagram, ja się nazywam Zbychu Grabowski, oznacz mnie, oznacz spółdzielnię Ogniwo, pamiętaj, napisz tam, że byłam na randce, ale kogo innego zapamiętam, nie, dobra, ale będę bardzo wdzięczny, bo to wiesz, ruch na social mediach jest bardzo ważny, wiesz o co chodzi, bo ty wyglądasz na taką, co oznacza wszystkie marki chipsów, co zjada. I powiem ci, że ja wiem, że bardziej wyglądam jak chrupek Flips, a nie chipsik taki fajny. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko fajnie, że tam nie zapomnisz i tak dalej. Czyli jesteś na randce? Pierwszej? No nie, skoro, kurwa, nie wiem, no. Ty uważasz, że nie, a Żaneta? Żaneta, jak to tam się u ciebie to liczy? A to jest taka jedna z pierwszych, czy to już idzie w kierunku, że będziecie poznawać swoich rodziców? Idziecie w dzieci? Kręcą was dzieci? To może seminarium, a nie stand-up. Nie, dobra. Ale nie, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że przychodzicie, że siadacie w pierwszym rzędzie, że się nie boicie. Nie było gdzie? Było kurwa przy wcześnie, ja pierdolę. Tyle osób nie miało problemu z zaparkowaniem. Gdzie zaparkowałeś? Na Matecznym? Cholera mnie. Jak masz na imię? Kamil, jesteś super chłopakiem. Naprawdę, jesteś super chłopakiem. No, wyjdziesz ze mną, spokojnie. Ale nie, bardzo fajnie, że przychodzicie, że jesteście tutaj, żeby bawicie się z nami. Dobra, czy wszyscy już teraz wrócili? Bo pan jeszcze był jeden w toalecie, a już go nie ma. A czy w sensie wrócił, tak? Bo pan był w toalecie. Ręce umyte? Nie wie? Nie wiem. O kurwa, zaskoczył mnie. Madagaskar, czy to jest dobra odpowiedź na to pytanie? Nie wiem, cholera mnie, dobra. Nawet jak nie są umyte, to... A nie, że nie myłeś? Spoko, to nie będziemy się dotykać, jakby... Zresztą ja mam inne plany. Thank you.